organizowane, realizowane w naszym zamku w związku z 25-leciem, jubileuszem istnienia, bycia galerii państwa Anny i Jarosława Luterackich, czyli Galerii Święcimów. Marek Leszczyński to taka postać, którą tutaj w większości znamy wszyscy, bo to jest osoba, która wpisała się bardzo silnie od lat w życie kulturalne Inowłodza. My mamy to szczęście, że znamy się chyba od 98. Dokładnie tyle, ile galeria Święcimów. Marek ma taki właśnie, Marek ma, nasza znajomość ma tyle, ile ten nasz jubileusz. Proszę Państwa, 25 lat przyjaźni, 25 lat galerii Święcimów. Nie będę się tu naprawdę rozgadywał, bo jest gorąco duszno. I wszyscy mogą to wytrzymywać. Serdecznie Wam dziękuję za to ćwierćwiecze. Wiele wspólnego rzeczywiście fajnego, żeśmy zrobili. I z tej okazji taki drobny suwenir dla Was, mimo że jest zapakowany potem. Jest to około 1000 pustych zdjęć. 6. edycja festiwalu w Krajobrazie, 2001 rok. Wiele się działo, ale oprócz tego jeszcze mieliśmy czas na realizację obocznych takich projektów i z tego czasu zwróciłem uwagę na dwie postacie, które się tu przywijały przy okazji festiwalu. To byli modele, którzy brali udział w moim projekcie fotograficznym. Ania Kubicz, mogę mówić publicznie, była zaproszona, ale jest córką mojego sekretarza gminy Inowłódz. Ona też nosiła takie fajne dredy kolorowe, a do niej dopasowałem Eliasza Gramonta, syna dyrektora teatru Terminusa Quo. Obydwoje wytarzałem w różnych preparatach, przeważnie glina, gips, styropian i tak dalej. I nadałem to temu wszystkiemu taką artystyczną formę. A że to był okres początku funkcjonowania programów graficznych, fascynacji takimi programami graficznymi, pozwoliłem sobie na parę poruszeń tam w tych fotografiach, dlatego chyba udało mi się osiągnąć taką magiczną trochę aurę w tych zdjęciach. Zresztą sami Państwo ocenicie. Ja nie będę słuchał, o czym będziecie mówić, bo sobie pójdę, wolę nie słyszeć. Pani dyrektor mówi, że nie widziała, ale powiedziała, że nie wejdzie tam, bo się boi. Nie ma czego się bać. W 2001 roku ta wystawa miała zupełnie inny charakter, ona miała inny kontekst. Oczywiście w galerii Allegur, tak, na tym jest centryczny w Łodzi przy Piotrkowskiej 4. Była wystawa Marka, jest zaproszenie. Wprawdzie masz już takie, ale jeszcze nie, zostały trzy. Tu wszystkie prace oczywiście są do sprzedaży. Chętnie o nich będę opowiadała, a to jest przycisk na pieniądze. Zawsze się przydają takie magiczne przyciski, więc ku pamięci, żeby nie było. Jeszcze raz przycisnę. Bardzo serdecznie Wam gratuluję i cieszę się niezmiernie, że jest to wyjątkowa taka kompilacja, gdzie wszyscy artyści są ściśle związani od 25 lat z Inowłodzem. To niezwykle istotne z punktu widzenia postrzegania gminy, którą ciągle chcemy pokazywać jako tą wyjątkową, przede wszystkim ze względu na te walory artystyczne. W tym wypadku to należy z całą mocą podkreślić. Obcowanie z artystami w takich sytuacjach jak dzisiaj jest niezwykle przyjemne, na co dzień w relacjach takich zawodowych bywa trudne, ale niezwykle inspirujące, wierzcie mi, i cieszę się bardzo, że Was mamy. Cieszę się, że jesteście właśnie w wielu wypadkach takimi dobrymi podpowiadaczami, takimi właśnie motywującymi osobami do dalszych działań, do takiego też funkcjonowania nas, nudnych urzędników, samorządowców, żeby chociaż w najmniejszym stopniu wpisywać się w ten artystyczny
charakter gminy. Bardzo Wam za to dziękuję. Zastanawiam się tylko, dlaczego ta wystawa ma tytuł W mroku. Marek na co dzień bardzo empatyczna, zgodna, pogodna postać. Thank you.